Krzyśku, słyszałeś o czymś takim jak karma? Co? Słyszałeś o czymś takim jak karma? Karma to dla zwierząt. Nie o to chodzi. Wiem, że karma jest dla zwierząt. Karma to takie w Indiach jest... jakby to powiedzieć? Ja ci powiedziałem, do czego karma jest. Dla psów, dla kotów, dla świń. Różnych zwierząt, no tak. Ptaszków. Karma się nazywa. Karma. Zajdziesz do sklepu i pytasz tak. się, a karma jest? Tak. A sklepowo odpowiada tobie, no. Tak jest. Mhm. Karma to jest też takie w Indiach pojęcie, że co robisz, to do ciebie wraca. Jak robisz dobro dla ludzi, to dobro dla ciebie wraca. Jak robisz zło dla ludzi, to też zło ciebie w życiu spotyka. Ale gdzie to jest? No takie pojęcie filozoficzne, karma. Że los jak gdyby, no. Zależnie co robisz w życiu, to taki los cię spotyka. Ja powiem tobie, ja pierwsze słyszałem. No. A myślisz, że to tak jest w życiu, czy nie jest tak w życiu? Powiem tak. No. Czasami tak. Tak. Czasami w Polsce wróci. No. Jak zło robisz dla każdego. Tak. Nie pomagasz, przypuśćmy, czy coś jakiego. Aha. To dla ciebie wróci. No. Tak. Tak jest niby, nie? Czy nie właśnie? Tak jest, czy nie? No jest. A. Weź wyżyć. No. Tu. Dobra, to... A jak ty myślisz? Ty dobro robisz dla ludzi, czy zło robisz dla ludzi? Jak jest, Krzysiek, na przykład z tobą, u ciebie? Na przykład dla kogo? Tak. Daj przykład. Na przykład dla mnie. Dla mnie dobro robisz, czy zło? Przepraszam, ale każdy człowiek dla siebie robi dobrze. Dla siebie robi dobrze? Tak. A nie przepraszam, nie zgodzę się też nie zawsze. Przepraszam bardzo. Każdy dla siebie człowiek robi dobrze. Krzyśku, a jak... Alkoholik robi dobrze niby, ale się niszczy. To dobrze robi dla siebie, czy nie? Źle. No źle robi dla siebie, no. Czyli nieprawda, że każdy człowiek robi dobrze. Niektórzy sobie sami szkodzą. No tak. No. Ale niektórzy, wiesz, myślą tak. Ja wypiję butelkę wódki. Tak. Czy piwa, czy wina, czy... Tak. I tak dalej, i tak dalej. To... Pomarańczka ode mnie. W ramach dobra. Dla mnie przyjdzie dobrze. Weź i to skurczę, to... No, chcesz, jasne, wiem o co chodzi, no. Daj. Weź. Mhm. I myśli, ja zrobiłem dobrze. Tak. A że ja zajdę do kolegi, no. Napierdolę jego łupę, no. To też dobrze zrobię. Bo może tak, dostanie łupę, Juszku się obleje, powiem, że na moją dziewczynę i tak dalej dostałeś. A on ducha niewinny, Boga niewinny, ducha niewinny, niczego niewinny, nic nie złego nie zrobił. Tak. Idzie jego żona i mówi tak. Żona! A żona mówi, co ty mężu zrobiłeś? No. A co? No jebałem się. Tak. Napierdoliłem się. Dobrze. I szczęśliwy jestem. I on szczęśliwy, a żona nie. O, na pewno nie. No tak. A żona powie, mężu, a kto to zrobił? A ty kurwo zrobisz. No. Tak, bo po alkoholu to jeszcze awanturujący się ludzie są, kłótliwi. A ty kurwo mówisz zrobisz. No. A żona mówi, zobacz, ja torby dźwigę. Dźwigaj kurwo. Od tego jesteś, od tego ja ciebie wziąłem. No. Tak. To nie ja, że uprawiałem rolę, siałem zboże tam i tu, obornik. No, bracia, jeden brat pomagał mnie, Adam, co nie żyje. Tak. To, powiem tobie, on pomagał. On pomagał, przyjeżdżał, pomagał. On na brata swego łożył, Janka, powiem tobie, lachę. Dlatego lachę położył, że jego ten Janek oszukał. A wiesz, na czym oszukał? Na gospodarce. W jaki sposób? Ta gospodarka, to Janek jest teraz, cała, to jest na jego, na Janka. Ani żadna siostra nie dostała, ani Adam nie dostał. Nic, zero. Powinno ta gospodarka jego pójść na pół. Najwięcej jak na pół. Bo rodzina jest duża.
to więcej powinno pójść na gniła. Wyrzuć ją. Trochę tak. Wyrzuć. Do worka. No. Możesz do worka. Do worka. No. Powiem tak. Ani ta. Ani Adam nie dostał, ani dalsza rodzina. Tak. Siostry nie dostały. Zero. Mhm. A powinna ta gospodarka, no, gdzie teraz Janek mieszkał i mieszka, powinno pójść na pół. Tu trochę winny, ci powiem, kto? Tata. Tak. Bo powinno tak. Janek, zebrać zebranie, zrobić i powiedzieć tak. Janek, ta gospodarka idzie na wszystkich. Jak ja umrę. No. I mama. Dlatego, że ci powiem, masz siostry, masz brata i tak dalej. Niech też mają coś w gospodarce, bo one też pracowali. Adam dlatego nie pomagał dla Janka, że jak zobaczył, że gospodarka idzie tylko na Janka, tak, to położył chuja. O. No. No tak, co ma robić? No, to położył chuja, no tak, na to, na gospodarkę. Nie powiedział, na rób sam. Przy mnie powiedział, tutaj. Tak. Przyjechał mnie pomagać, no pomagać. Bo ja pojechałem za Danem. Mówi, Janek, przyjedziesz? Bo tatę to przyjeżdżał. Do taty Bronka nie mam nic, do wujka nic nie mam. Ale do Janka mam. Powiem tobie, nawet deski ukrót. To opowiadałeś, tak? Pamiętam. Co? To, że drzwi z sękami zrobił. No. Pamiętam. I powiem tobie, że... Że ten... Nawet drzwi ukradł deski dla mnie. Tak. A ja zawiął, a chwalił się, a tam jak my mieszkaliśmy... Tak. Chodź tu. Już, już, tylko. No, odkurzę. Jak tam my mieszkaliśmy, w Wilkowie... Tak. To wszystko... Chodź tu. Słyszę, chodź tu. Rafał. Słyszę cię. Chodź tu. No moment, moment. Chodź tu. Tak. Oj. Jak tam mieszkaliśmy w Wilkowie, to tak. Woda trzeba było jakiegoś. Masz woda. Tata przyjechał jego i ja do Kęczyna, do pociągu podwoziłem wozem, wozem, tak, na bagaż, wszystko. A on mówi tak, Janek, nie mów tata, że to jest od Bronka Kononowicza. Mów, że to jest, że ty kupiłeś na rynku w Sokółce. Idzie kobieta. Bronek! Bo tam znali jego wujka w Kuźnicy. Bo on szeptem był. Gdzie ty zboże kupiłeś? Na rynku w Sokółce. Ja zajechałem raz do ich, bo wujek zaprosił do króla. Jeszcze żył tatuś, mamucia, wyszła kobieta. To prawda, że wujek Bronek kupuje zboże na rynku w Sokółce? A ja tak. A kto pani mówił? Janek! Janek chodzi. Jak tylko stałem, nic nie gadałem, patrz. Sprawę ręki jak pierdolnąłem, to upadł. Bronek wyszedł, wujek. Co zrobiłeś z bratem? Czy też? Mówię, do co po łypie? No. Za kłamstwo. Za zdradę, za oszustwo, wujek. Nie trącaj się. Chcę poprawić tobie? Gdzie zboże brał? Wujek, Bronek. Stał, już się oblał, bo dostał dobrze po łypie. Ja poszedł do domu, za fraki chodź. Kobieta czeka, wytłumaczenie. Od kogo brał? Wujek wyszedł. Od was. Od was. Od was. Do worka wyrzuć. No.
Od was brałem. Od was. Kupowałeś na rynku? Mhm. Bronek? Wujek? Nie. To dlaczego kurwa? A mnie Janek namawiał. Chodź tu Janek. Spierdolił za stodołę. A tam psy byli. Ja wziąłem kawałek mięsa. Masz. Nerko. Bo nerko też się nazywa. Nerko masz. Chodź, do nogi. Polizył mnie ręce, wszystko. Jego na smycz przyprowadził pod dom. A jak się wziąłeś nera? A my normalnie dałem jeść. Bo chyba głodny. Ręce mnie polizał, kurwa, jak swój. Ja wziąłem na smycz. Swój. Z nysy. I kurwa, przeprowadziłem tobie jego. Pod dom. Wiesz co? Jeszcze raz, kurwa, skłamiesz. No. Tylko. To kurwa podwójnie zostaniesz. Przecież Adam. Mówię. Co ten chuj mówił do ciebie? I chuj na jego. Że wujek Bronek kopował na rynku zboże. Pani kochana, ja widziałem na własne oczy. Tata, bo tata, bo to tata Adama. Tak. Jak był, jak wujek Bronek, mój tata, tylko wujek Bronek, na stryk zaraz, worek jęczmienia, worek pszenicy, worek tego, osypki dał worek, a wszystkiego. Zawiózł Krzysio koniami do Kętrzyna razem dojeździliśmy. Bo ja byłem przy zbożu, widziałem to na własne oczy. I co? Niech tata nie kłamie. Tylko mów kurwa sprawiedliwie. Mów kurwa sprawiedliwie. Tak jest, trzeba zawsze prawdę mówić. Co? Prawdę trzeba mówić. Tak. Podsumuję ten krótki mów film. Prawdę, tata. Bo kurwa ten nie jest droga dla ciebie. Prawda nas wyzwoli. Dobra. Nie, jeszcze nie. Krzyśku, ja do sklepu muszę już jechać. Zaraz pojedziesz. Już nie zdążę, bo mi zamkną. Zaraz pojedziesz.